Dobrze widzowie, nie bez powodu nagrywamy sobie ten odcinek na streamku, dlatego że dzisiaj mamy dwie ważne kwestie do poruszenia, ale zanim to oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzybki z moim kodem twórcy na stronie home.syfygamy.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Po drugie, na kanale na YouTubie trwa giveaway za aktywność, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. No i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo każdy, kto subuje kanał, bierze udział w tym giveawayu i co miesiąc jest wyłaniana najaktywniejsza osoba, która dostaje grzybki albo paysafe carda, w zależności co sobie wybierze. Nagrywamy na streamie, więc tutaj ludzie na czacie się mogą przywitać z YouTubem. Natomiast tak jak powiedziałem, nie bez powodu nagrywamy to na streamku, dlatego że wydarzyła się pewna rzecz, za którą troszeczkę osób może mnie, no może nie znienawidzić, ale może taki niesmak pozostać. Jak widzicie, na samym dole mamy cel. Ja teraz postanowiłem robić coś takiego, że jak wychodzi nowy serwer, to jest cel na start tego serwera i tyle, ile uzbieramy kaski, tyle po prostu ja przeznaczam na grzyby od was dodatkowo, prócz tego, co miałem dać od siebie, żeby po prostu te starty były fajniejsze, lepsze do oglądania i tak dalej. No i jak się kończy trzeci dzień nowego serwera, to ja wtedy ustawiam cel na kolejny serwer. Czyli teraz powiedzmy w poniedziałek 4 listopada ustawimy już cel na EU17. Natomiast tak, jak widzicie, do niedawna jeszcze było tam zebrane 400 zł, 500, 600. No i w piątek zadziała się taka rzecz, że się po prostu sprzedałem. Nie będę tutaj dużo mówił. Sprzedałem się, dlatego że Hokage, którego serdecznie pozdrawiam, dorzucił 400 zł, łącznie tam prawie 600 dał od siebie, ale 400 zł za to, żeby jednak grać magiem na tym serwerze EU16. No i z racji tego, że mamy już potwierdzone czarne gemy przez całe 3 dni startu serwera, no to ja wam nawet mówiłem na odcinku, że fajnie by było zacząć jakąś klasą postaci, która ciężej sobie radzi w early game'ie, jakoś tam wiecie, nie pushuje jakoś mocno, bo czarne gemy dadzą bardzo dużego boosta w pierwsze dni. No i właśnie Hokage, tutaj zresztą jego last donate 100 zł, ale ogólnie za maga dał 400. Po prostu mnie przekupił, żeby jednak na tym EU16 grać magiem. No i tutaj oczywiście mamy tego zwiadowcę już przygotowanego, mamy tutaj grzybki takie wstępne i tak dalej, mamy awatar. Natomiast ja to nagrywam w niedzielę, w poniedziałek będę się odzywał, będę zakładał nową postać i po prostu te grzyby, po prostu maga założę na EU16 i te grzyby mi przeniosą na tego nowego maga. Więc no tutaj, no wiem, że było głosowanie, ale no, wszystko zrobiłem po to, żeby start serwera był jeszcze lepszy, nie? Był jeszcze lepszy, zebraliśmy łącznie, jak widzicie, na dodatkowe 3,5 pakietów, czyli będziemy mieć łącznie na start jakoś 18 tysięcy grzybków mniej więcej do wydania w pierwsze 3 dni. Oczywiście cel jeszcze cały czas zwiększam, może jeszcze coś uzbieram przez najbliższy tydzień. Natomiast, no tutaj start będzie naprawdę mocny tym magiem i mam nadzieję, że zrekompensuję wam to, że po prostu, no zmieniłem tą klasę postaci w ostatniej chwili tak na dobrą sprawę. Także no, takie ogłoszenie odnośnie EU16, będziemy grać jednak magusiem, będzie dużo grzybów na start, bo około 18 tysięcy, będą same czarne gemy, więc mam nadzieję, że ten start będzie wam się podobał. No i tyle, nie? Po prostu się sprzedałem, no nie oszukujmy się, sprzedałem się, nie ma co tutaj więcej opowiadać. No i mam nadzieję przede wszystkim, że nie jesteście jakoś mocno źli przez to, że jednak zmiana klasy postaci nastąpiła, ale wydaje mi się, że było warto właśnie po to, żeby wam zrobić taki potężniejszy start, nie? Potężniejszy start, jak widzicie, no za to, że zmieniłem klasę postaci, doszła nam kolejna taczka grzybów, czyli 3600 grzybów, bo to kosztowało 400 zł, więc no start będzie jeszcze mocniejszy, same czarne gemy, bardzo duża oszczędność golda w ogóle na kopaniu gemów, bo będą leciały tylko dla nas, nie będzie trzeba tyle grzybów marnować, żeby atakować ludzi po golda, więc no tutaj też uważam, że spoko, spoko sprawa. No i mam nadzieję, że seria z Magusia będzie wam się podobać, bo ja szczerze mówiąc już się nie mogę doczekać. Natomiast druga ważna kwestia, dlaczego w ogóle nagrywam ten odcinek, to jest błąd, który powstał na serwerze 9 i dzięki któremu gracze, dokładnie czwórka graczy, wbiła już level 800. Już wam pokazuję, co się stało. Dzisiaj była w ogóle ta zmiana czasu z soboty na niedzielę. Coś tam się pokićkało, coś tam się popsuło. No i na serwerze 9 fuzyjnym można było odbierać kalendarz w nieskończoność. Czyli można było po prostu klikać okienko po okienku non-stop. I jak to wyglądało? Mam nagranie. Reporter Neuti zdobył dla was nagranie. Już wam oczywiście pokazuję. To jest to. Zobaczcie, jak to się prezentowało. No właśnie mniej więcej w taki sposób. Mniej więcej w taki sposób.
Tutaj to nagranie jakieś tak. A, bo to Tiger w ogóle. O, pozdrawiamy Tigera. To jest jego nagranie. Zobaczcie. No. I można było odebrać level. I potem można było kolejny level odebrać. I tak w kółko, i tak w kółko, nie? Non stop. Co za tym idzie? Pojawiło się kilka osób, które już biło level 800 właśnie w ten sposób. Tiger Abuser. Już wam tutaj pokazuję dowody. Pierwszy z dowodów to jest screen z home.syfygame.net, gdzie, jak widzicie, mamy posortowane po najwyższym levelu. No i cztery osoby zabiuzowały. To wszystkie te osoby są z serwera 9 fuzyjnego, jak widzicie, bo tylko tam był ten błąd. Zabiuzowały ten błąd. No i jak widzicie, mają już 800 level, czyli maksymalny, jaki można zdobyć w grze na ten moment. To jest pierwsza sprawa. Kolejny screen, no to tutaj może wam pokażę, że po pierwsze twórcy w niedzielę po północy, tak naprawdę, z soboty na niedzielę po północy, poinformowali, że są świadomi, że taki błąd występuje, no i postanowili wyłączyć serwer fuzyjny 9, dopóki nie naprawią tego błędu. Zresztą to macie tutaj wszystko napisane. No i postarałem się to naprawić jak szybko tylko się uda. Najszybciej jak to możliwe. No i tutaj kolejny screen, który poniekąd potwierdza. Jeden z pracowników Playa Games napisał, że wykorzystywanie w ten sposób takiego błędu może skutkować permabanem. Więc oczywiście odradza robienie czegoś takiego, odradza abuzowanie. No i właśnie, zobaczymy, jaka będzie... No powiedzmy, jakie będzie rozwiązanie. Czy faktycznie te osoby, które zabiuzowały, to dostaną perma, czy może jakieś ostrzeżenie, czy może będzie jakaś cofka. No na razie tak na dobrą sprawę, no teraz mamy niedzielę, więc to też jest utrudnione. Ale no na razie, jak sami widzicie, no mamy niedzielę, więc nic się nie ruszyło jeszcze w tym temacie. Też nie każdy jest online, nie każdy gra, nie każdy jest aktywny. Przede wszystkim nie każdy pracuje z Play. Tutaj mówię o programistach w weekend. Więc zobaczymy, jak to rozwiążą, pewnie jakieś informacje będą, to wam tam w którymś z kolejnych filmów podrzucę również. Ale no... Śmieszna sprawa, że w ten sposób w ogóle można było robić, a co najśmieszniejsze, że ktoś w tak oczywisty sposób to po prostu zabiuzował. I to jeszcze mając jakieś levele 780, 760, no generalnie takie wysokie, nie? Takie bardzo wysokie. No bo mogą się narazić na perma i mogą stracić naprawdę potężne, wieloletnie konto. Także no to głupota, ale no może podkusiło. Natomiast tak jak powiedziałem już dzisiaj na streamie, powiem jeszcze na odcinku. No jeżeli ktoś widział, że faktycznie jest taki błąd, że może odebrać pierwszy dzień kalendarza, drugi dzień, trzeci dzień i tak dalej, no to po co to było dalej robić, po co było tych kalendarzy tyle odbierać, żeby tyle leveli wbić, nie? Skoro to był oczywisty błąd i wiadomo, że coś z tym zrobią. Ja osobiście wydaje mi się, myślę, że po prostu zrobią cofkę, zrobią tak zwany rollback do ostatniego, no, zapisu serwera, do ostatniego backupu, no i tyle, nie? I tak jakby tego błędu nie było. No ale permów raczej bym się tutaj nie spodziewał, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy, jak to rozwiną, zobaczymy, jak to rozwiążą. Generalnie będę was informować, ale śmieszny błąd, więc stwierdziłem, że też warto na ten temat nagrać. Tyle. Rollback był? Aha, czyli już zrobili rollback. Okej. No to mamy tutaj Giorgio, reporter z serwera 9 fuzyjnego. Czyli rozumiem, że już nie ma tych 800 leveli, Giorgio już wszystko wróciło do normy, tak? Umbus, bez kitu. Tak, był rollback, okej. To nieważne. To w takim razie już wiemy. Już wiemy, jak to rozwiązali, po prostu cofnęli wszystko. Umbus, który był jednym z tych, który miał 800 level, ma już 722. Jezu, to on naprawdę na tym błędzie wbił... Ile? 78 leveli? Jezu, to trzeba mieć 3 IQ, naprawdę. No, w każdym razie... No, bardzo zaryzykował. No, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie banów żadnych nie będzie. Tylko po prostu cofnęli do stanu przed północą i tyle. I wszystko wróciło do normy, serwer 9 fuzyjny już działa. Nie dali żadnego info na tawernie, dlatego myślałem, że jeszcze nad tym pracują. Ale no, śmieszny błąd, to tak w ramach ciekawostki. Tyle. Pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem neutral, oczywiście na stronie home.syfygame.net i wysyłać do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajcie, żeby lajkować i komentować każdy film, bo co miesiąc najaktywniejsza osoba na YouTubie po prostu wygrywa grzybki albo paysafe cardy, w zależności co sobie wybierze. No i musi subskrybować mój kanał, żeby brać udział w tych giveawayach. Tutaj ludzie z Twitcha się mogą pożegnać z YouTubem. Wszystko. Taki filmik na szybko, ale mam nadzieję, że w miarę treściwy. Tyle ode mnie. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i nara!